Dorota Matyjasik, w magazynie zdrowym Bycie, dr Kamil Burzyński, urolog z Medical Magnus Clinic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś troszkę o prostacie, o raku prostaty pan doktor opowie, ale chciałam zapytać, czy bardziej pan doktor będzie straszył mężczyzn, czy raczej uspokajał? Panie redaktor, no straszyć to ja nie będę, natomiast chciałam zwrócić uwagę, że Rak prostaty jest u mężczyzn drugą w kolejności chorobą po raku płuc. Czyli troszeczkę straszymy. Czyli troszeczkę straszymy, ale może nie tak bardzo, ponieważ wcześniej wykryty rak prostaty jest praktycznie całkowicie wyleczalny. Natomiast ze względu na tą krótką audycję nie jesteśmy w stanie rozwinąć tego tematu szczegółowo. Ale chciałem zwrócić uwagę państwa na to, że w Polsce szacuje się, że co roku około 13-14 tysięcy mężczyzn mamy, przepraszam, nowych przypadków zachorowań na raka prostaty. I w związku z tym chciałem zwrócić państwu uwagę na sprawę genetyczną, ponieważ Mężczyźni po 45 roku życia powinni się zgłosić do urologa i. To taka w celu, profilaktyczna wizyta. Celu, Każdy mężczyzna, tak? Tak jest. Każdy mężczyzna powinien się zgłosić do urologa i mieć wykonane przynajmniej raz w roku badanie PSA. Co to jest za badanie? To jest, proszę Państwa, antygen sterczowy, to jest taka glikoproteina, która jest wytwarzana przez komórki nabłonka gruczołu krokowego. Podwyższone PSA najczęściej uważa się powyżej 4 nanogramów na mililitr, no może wskazywać nie tylko na chorobę nowotworową, ale to również mamy do czynienia z tak zwanym zapaleniem prostaty czy nawet gruciolakiem, okołocewkowym sterczak, czyli gruciolakiem stercza. Panie doktorze, wspomniał pan o pewnych czynnikach genetycznych, czy mężczyźni, u których w rodzinach ta choroba wystąpiła, powinni zacząć badać się, nie wiem, wcześniej, albo częściej? Tak, panie redaktor, jeżeli wystąpiła taka choroba u krewnych, to taki mężczyzna powinien przynajmniej raz do roku wykonywać kontrolne badania. Natomiast, jeżeli to w linii prostej, czyli jeżeli chodzi o ojca, dziadka. To uważa się, że dwukrotnie zwiększa się ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czyli tę świadomość trzeba mieć. Panie doktorze, yy, jaka część mężczyzn trafia w odpowiednim czasie? Wspominał pan, że to jest nowotwór, który w większości przypadków jest wyleczalny, o ile wcześniej się go wykryje. A w jakim stanie najczęściej mężczyźni trafiają do specjalistów? Proszę Państwa, kiedyś rzadziej wykrywaliśmy raka prostaty. No, wiąże się to zarówno ze świadomością społeczeństwa, jak również z gorszą diagnostyką. W tej chwili diagnostyka się posunęła tak do przodu, że i świadomość społeczeństwa tak wzrosła, że coraz więcej mężczyzn wykonuje badania w celu wykluczenia nowotworu prostaty. W tej chwili ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak to statystycznie wygląda. Ale zauważyliśmy, że mężczyzn coraz więcej. Zgłasza się do urologa. Jeszcze niedawno urolodzy apelowali do kobiet, by przyprowadzały mężczyzn, bo mężczyźni nie chcieli się badać. A dziś tak z pana praktyki, jak to wygląda? Czy mężczyźni już sami z siebie rzeczywiście dbają o tę profilaktykę? Tak, panie redaktor. Mężczyźni w zasadzie przychodzą coraz częściej sami do urologa, nie ze swoimi żonami. Myślę, że to jest też związane z tym, że nie bardzo chcą. Pokazać tej swojej partnerce, że są chorzy, ale to jest tylko taka moja dygresja. Czyli taki jednak typ macho wciąż jest spotykany. No, jeżeli tak. pani redaktor to tak nazwała, możliwe, że to tak jest. Apelujemy o badania, apelujemy o profilaktykę Doktor Kamil Burzyński, urolog Medical Magnus Clinic. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. A magazyn zdrowym być przygotowała dorota Matejasik.